dzisiaj jedziemy do Centrum Nauki Kopernik. Tak. I będziemy robić różne doświadczenia. Zobaczymy, czy się czegoś nauczymy. Idziemy do Centrum Nauki Kopernik, który jest tu. Tylko najpierw musimy znaleźć windę. Elevator. Winda czy schody? Szatnia, salonik. Szatnia dla grup. O! Co to ma być? Dziwak wśród świerków. To jest, nie jest to zwykły świerk, lecz jego płacząca odmiana. Dlatego wygląda, jakby zdychał. To się zauważyła robota. Co to jest, to się? To jest Tosiu poduszkowiec, patrz. Dobrze, ale zobaczcie sobie nasz filmik, jak robiliśmy poduszkowca. Poduszkowiec. Pcha powietrze pod i wtedy się porusza na powietrzu. Pokażemy, jak opada. O, teraz opadło na ziemię i teraz to się podniesie. Powietrze wypycha. Tutaj zobaczcie filmik. Zobaczcie filmik naszym poduszkowcu. Widziałaś tu się kiedyś tornado? To tak się tworzy tornado. Trąba powietrzna, która porywa dachy, krowy, samochody. Gigantyczna Tosia wsadza ręce do tornada. Największa bańka mydlana, jaką widziałem do tej pory. Wow. Poszła. Zobaczcie, działo dymne, to znaczy to nie jest dymne, ale jest powietrzne. Zobaczcie sobie nasz film. Gdzie Tosiu filmik jest? Tu. Jak zrobiliśmy działo dymne. Strzelaj! Mocniej! Jeszcze! Rusza się całe, widzisz? A to powinno się mocniej, jeszcze mocniej. Ten napis Tosia będziemy rysować generatorem wysokiego napięcia. Tam w środku. Znaczy ja mam niby rysować. A jak mnie prąd kopnie? Tato, no jak? Boisz się? Strasznie. Ale tam na monitorze pokaż to na rysunku. Monitor tata jest tam. Tym czarnym. Udało się bardzo fajnie. Chodź, zobacz. Skakuj. Tylko pamiętaj, że niczego nie dotykaj. Nie dotykaj niczego. Patrz. Ale to ja nie widzę tego teraz. Widzisz? Jak prąd skacze? Dobra. Super, bardzo dziękujemy. To napis może pan tak. Super, aha. Dzięki mi. Bardzo fajnie wyszło. Wow, Tosia. Zwana... Ja nie chciałam filminki, bo trochę z opóźnieniem się po prostu kończyło. Tosia. Wypaliliśmy Tosia. Najpierw trzeba zapiąć pas. Do samej góry!
patrzcie na boku. O! Tam jest też fajnie. Jak macie odkurzacz w domu, to sobie możecie balona na to odkurzacz ustawić i też będzie wam tak... Kał. Wow. Uwaga, pciu! My tak kombinowaliśmy w domu z balonami, prawda, Tosia? A jak zwiążecie balony w kółko, to to kółko całe się obraca wtedy tak. Spróbujcie sobie. Idziemy dalej. Tosio, widzisz? Ta piłka jest wypychana przez to powietrze, które popycha ta kula wielka. Buuu! Poszła. To jest wyścig. Wyścig bombli. To do was nie jest? Kto wygra? O, mama wygrała! Ale to się ma ładniejsze bąbelki. Jak nie widzieliście filmu z naszymi kolorowymi bąbelkami, to zobaczcie sobie tu. Tutaj bąbelki szybciej lecą, bo jest mniej, mniejsza gęstość, a tu jest większa, więc bąbelki lecą wolniej, są ładniejsze. A tu mamy powietrzne pierścienie. Proszę, jak to się pompuje i robią się pierścienie. Wow. Cóż to są, rury dla szczurków? Poczta pneumatyczna. Można przesyłać wiadomości z jednego miejsca do drugiego. Gdzie to składa? Wow! Wow! Wow, gdzież to leci? O! Tosia, tu wyleciało! Tak, w niektórych hipermarketach przesyłają pieniądze. Przy jednej kasie, przy drugiej, przy trzeciej i wsadzają takie ruloniki z pieniędzmi i one przelatują przez rury. Tutaj są te eksperymenty, które nam nie powychodziły wcześniej. Prąd z... Tutaj jest prąd z owoców. Cytrusów. Zobaczcie sobie filmik, jak nam nie wyszły. No to wyobraźcie sobie taki moment, w którym wyłączacie włącznik do światła. Uwaga, to się leci. Taki mały odkurzacz wyciąga powietrze i ciąga to się do góry. I chwyć się tu na te czerwone uszy. Wyżej. Bliżej i oddalaj. No. Jeszcze bliżej. Jeszcze. Jak złączyć kulę? Dmuchnij pomiędzy dwa obiekty. Co się dzieje? Wydmuchasz pomiędzy nich powietrze i widzisz, że się połączą. Jak to się dmucha, to usuwa powietrze i kule się łączą z sobą. Tutaj tak samo. A tu kolejna lewitacja. Lewitator. Tylko, że my robiliśmy lewitację z magnesami, a to jest lewitator powietrzny. Zbliż ją do odkurzacza, żeby wsysnął powietrze. Brawo, udało ci się! Przykleiłaś płytę do powietrza. Eksperyment z powietrzem. Wciąga kulki. W tym przypadku ping-pongi do góry. Zobaczcie. Powietrze, które stąd ucieka, zabiera to i róże powietrze i ona dlatego wciąga kulki. Nie dlatego, że coś od dołu dmucha albo od góry. To dlatego, że z boku. Mamy kolejną wersję odkurzacza. Mówię wam, zróbcie sobie ten eksperyment w domu. Jak macie odkurzacz, do pokoju, gdzie jest odkurzacz, balon napompujcie i dajcie nad wywiew z odkurzacza. Lewitujące bańki.
troszkę, bo za daleko. Spróbuj nadmuchać do środka. Nasze flaki. Czekaj, flaki wchodzą w kadr. Uj! A tutaj gdzieś był wzrostek robaczkowy, ale ktoś go zjadł. Zaginął w akcji. Zaginął. A to wycięty, no właśnie. Nie ma wzrostka, dobra. A oko się da wyjąć? O fuj! Cicho, oko wyjmuję teraz. Zobacz, jak wygląda oko. Zobaczcie sobie nasz filmik, jak robiliśmy. Zaczynaliśmy składać trubka. Wchodzi tam do środka, do głowy, do mózgu. O, widziałeś? Taka kamerka. Co to są? Płuca. Płuca, tym się oddycha. O, serce. O! Bum, 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 bum. Aj, całe ręce we krwi. Patrz. Tędy leci jedzenie, tak? Tutaj. Ten to jest krew. A to? To jest żołądek. To tu wtrafia jedzenie? Mhm. Czy to jest wątroba? A to jest żołądek. Tak, wątroba, to jest żołądek. Tutaj trafia jedzenie. A potem przez te rurki... O, znalazł się. Nerka, to jest nerki. Tu masz jeszcze jedną nerkę. O, fuj. Gosia, patrz tu. Co to? To idzie... Tu daj oko, bo tu jest napisane oko. Ej. Mózg. Nasz komputer pokładowy. Tu jest miejsce na oko. O fuj. Widzicie, jaka kamerka? Full HD, 4K. O, jelito. Tak duże i długie jest jelito w każdym z nas. Ojeju. Zobaczcie. To jest jelito. W każdym z nas jest takie długie jelito. Jeszcze dalej. To mi wygląda nasz 10-metrowy wąż ogrodowy. Chodź Tosia, Micha, zoperujemy. Chcesz zostać lekarzem? To praktykuj. Nadajesz się? Czy to się nadaje na lekarza? A może na listonosza? Patrzcie. Ale język pupa, dziwny. Pupa na buzi. Wrażenie jest, bo tu za tym jest najwyższe. Patrz Tosia, tutaj jest pod kątem to wszystko. Wygląda jakby nie było. Idź Tosia tu, w róg. Wielka Tosia. Patrz, jesteś tak samo duży jak ja. What? Nie optyczne, widzicie tarczę? Jak będziecie się wpatrywać w jedną cały czas, to zacznie wam się ruszać obraz. Z tym, mimo że tu są dziurki tylko, półka, to tu się zmienia obraz. Niezłe. Na taki jak tu. Dlaczego? Gdzie ty widzisz tęczę? No coś ty rzeczy. Mówisz? Mam nadzieję, że nic nam się nie stanie, jak tam wyjdzie. O! Coś ala tęcza. Fajnie. Chodź dalej. Czy to się uniesie na igłach? Bardziej. W dół, w dół, w dół, w dół. A może się przebije tymi śrubami? No nie, przebije się. No nie. Jak? Boli? Nie. Ją. Tara! Subskrybujcie i łapki w górę. Dzięki wam za to, że jesteście z nami. Zwiedzamy dalej. Pa, do zobaczenia. Bye, 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 bye. A co to jest? Kolorowy piasek.
A to nie piasek jest kolorowy, tylko światło, które na niego pada z projektora. To jest biały. Zwykły projektor i piasek i mamy tara. Biały piasek. Tak.